Dzień dobry, witajcie w kolejnej recenzji, kolejnej premeczki, kolejnej ósemki, kolejnej francuskiej. I tak, kolejnego pancernika, to już czwartego. No i nie mają Francuzi farta do tych premeczek na ósmym tierze. Choć w sumie nie jest Bayard, ale z pancernikami już jest tak średnio. Mamy niezły wybór. No ale szału nie ma. Dziś Picard, jakoś tak się to wymawia. Niezwiązane w ogóle z premierą podobno Napoleona, no ale mniejsza z tym. Dziś omówimy sobie kolejny okręt ósmego tieru, będzie to standardowa recenzja, będą parametry, później gameplay, na końcu plusy i minusy. Z czego bardziej minusy niż plusy, to od razu mówię, bo można by tą recenzję spokojnie skończyć jednym zdaniem. Przenieśli Leona poziom wyżej, pogorszyli i dali go jako kolejną premkę ósmego tieru. Dziękuję pięknie za obejrzenie materiału. Nie, no dobra, jedziemy z parametrami. No i oczywiście, jak zawsze przypominam, że to są parametry już z proponowanym kapitanem i tak dalej, no cóż. Przenieśli Leona, poprawili mu trochę pancerz, bo mamy po 32 mm, to mamy 180, znowu 32, to mamy pancerz dziobowy 180, więc wygląda to całkiem fajnie. Tu mamy 120, tu 200, tam kawałek 120, tu znowu 32. Tu jak sobie weźmiemy ten bąbelek, schowamy, to znowu jest 300, 120, ale tu niestety pancerz kazamat i cytadeli jest po 13. No i tu oczywiście też pancerz Cytadeli 13, tu od dołu 22, tu 13, więc ogólnie jak widzicie Picarda, to celujcie mniej więcej tu, jak jest tak lekko skontrowane, to tu, w to miejsce i to w sumie będzie widać w bitwie, gdzie na bliskiej odległości tu, tutaj wchodzi ładnie, tu w sumie to, tutaj też, tylko musi być trochę skontowany, żeby tu latium wam nie zrykoszetowało, bo jak będzie trochę lepiej ustawiony, to tutaj ten pancerz potrafi zrykoszetować, nie? Ale jak już się ustawi trochę mniej przyjemnie dla niego, no to wykorzystywać to. Jak najbardziej żywotność to 53400, co w porównaniu przecież na przykład taką flądrą, która ma 75000, wygląda dosyć biednie. 17% obrony przeciwtorpedowej, artyleria to 4x4, 305, tak jest. Nie dość, że przenieśli Leona, to jeszcze zmniejszyli mu kaliber, bo Leon ma 330 na siódmym tierze, a tu mamy 305. 27 sekund przeładowania, czas obrotu 30 sekund, rozrzut maksymalny 268 metrów. Na 22,7 km, obeki 3,5, 15% na podpały, 51 mm penetracji, 905 prędkość wylotowa, a PPK 7,450 i 798 metrów wylotowa. Mamy 4 podwójne 130, 4 poczwórne 130, które w sumie o samej dodatkowej powiem trochę więcej w bitwie, ale poza zasięgiem tak naprawdę nic ciekawego sobą nie prezentują. Co prawda fajne mają penę, ale niestety celność i DPM to już tak średnio. W każdym razie no 8,4 zasięgu, 4,8 sekund przeładowania, obeki to 1900, 9% czas na podpałę, 22 mm penetracji, 840 prędkość wylotowa i to samo mamy na podwójnych. I no i oczywiście zasięg maksymalny prawie 23 km, wow, atak lotniczy to 2 klucze na 10 km zasięgu, 2 bomby w ładunku, 4200 uszkodzeń, obrona przeciwlotnicza, jest i tu całkiem sporo. Ale w sumie co z tego, jak gówno robi, bo 195 krótkiego i tylko 70% prawdopodobieństwo trafienia celu na 2,5 km, 88 średniego i 114 dalekiego. Do tego mamy 5, co prawda eksplozji, no ale sama pelota szału nie robi. Manewrowość 227 węzłów, no 270 węzłów byłoby nieźle. 700 promień skrętu i 14 do przestawienia steru. Kamuflaż 11,3, czyli bardzo dobrze jak na pancernik 8 tieru. I 7,5 z powietrza. No i w zasadzie to, czym się wyróżnia ten pancernik, to swoim kamo 7,5 km. Nawet ma takie ładne kamo, no nie? Jednokolorowe. Ale pokażę wam coś fajnego. Patera. Ta-da! Można mieć dwa różne kolorki. Wysilili się, skopiowali Leona, zepsuli go i pomalowali na dwa różne kolory. Jeżeli chodzi o kapitana, prezentuje się następująco. Obrót bardzo ważny. Tu nie powiedziałem, te dwie wieże, ta i ta, kręcą się 360 stopni. Niestety frontalna i rufowa już tak nie bardzo. Ekspert w ładowaniu bardzo ważny. Reszta to mocna przeżywalność, bo jedyne, na czym możemy dysponować tym okrętem, to kamo i próbować jak najdłużej przeżyć, żeby coś z tych dział trafić, bo o tych działach zaraz w gameplayu opowiem. Moduły, no i oczywiście mamy do dyspozycji przyspieszenie ładowania baterii głównej. To jest chyba jedyny i największy plus tego okrętu, ale może nie spoilerujmy już gameplayu. I to by było na tyle. To chodźmy do tego gameplayu, zobaczmy jak tym się gra. A gra się źle. Znaczy gra się może nie źle, ale gra się niezbyt ciekawie. Nie jest to najprzyjemniejszy okręt ósmego tieru. Może nawet nie tyle najprzyjemniejszy, co nie jest w ogóle przyjemne granie nim, może tak, no. Mamy pancernik ósmego tieru, który był siódemką.
Poprawiono mu pancerz, pogorszono mu główną artylerię i w zasadzie można by na tym zakończyć opowiadanie, ale przejdźmy po kolei. Zacznijmy od artylerii głównej. Mamy 305, które mają nie dość, że dosyć średnie apeki, to jeszcze mają słabe haeki. No bo wiecie, normalnie jak macie pancernik i apekami nie wchodzi za bardzo, no to wiecie, przełączycie się na haeki i spróbujecie coś nadgonić haekami, nie? A tu macie 15% podpały, 51 peny to jeszcze nie jest wcale tak źle, no ale reszta parametrów tych haeków jest dosyć biedna. Fajna prędkość wylotowa, szybko to leci, spora różnica między apekami, no ale na pożary za bardzo co nie liczcie, więc jakbyście chcieli sobie nabić cyferki pożarami, to też nie wejdzie. Mamy konkretny rozrzut, całkiem spory, co prawda bazowo on jest bardzo podobny do reszty pancerników francuskich, może poza szampanią. Ale mamy tylko 1,5 sigmy, więc, przepraszam, 1,5, no 1,5, więc no nie liczcie na to, że będziecie tutaj snajperem. To jest okręt zdecydowanie do walki w zwarciu, do którego się też średnio nadaje, ale o tym może później. W każdym razie raz na jakiś czas trafi się w błąd w Matrixie, gdzie w sumie będzie widać w tej bitwie, że tam raz tam w bitwie tej na 10 tam weszła jedna salwa Wodina na początku, później będzie bitwa też na 8 tierach, gdzie też fajnie salwy będą wchodzić i raz na jakiś czas błąd w Matrixie się zdarzył. To fakt, to muszę przyznać, ale niestety w większości przypadków, w zdecydowanej większości przypadków, jesteście pływającą ósemką, która rzeźbi, w zasadzie próbuje wyrzeźbić cokolwiek, bo nieważne jak się wam okręt ustawi, to no jak polosuje, to fajnie, jak nie polosuje, ja niestety w większości przypadków nie losuję z tym celowaniem, no to plus jest taki, że dzięki przeładowaniu, bazowym przeładowaniu, plus do tego jeszcze do pałce do ładowania, szans na próbowanie, na skasowanie kogoś macie całkiem sporo, bo nawet jak jakiś przeciwnik pokaże burtę, no to odpalcie sobie przeładowanie i no macie dodatkową szansę na to, żeby coś zrobić. I jak już jest faktycznie ten błąd Matrixa i będzie bitwa dobra, no to wtedy jest szansa zrobić całkiem fajnie cyferki. Niestety, jeżeli w tym momencie ten błąd nie zadziałał i rzucacie mięsem, no to widzicie, jak puszczacie dwie salwy pod rząd i widzicie, jak one lecą wszędzie, tylko nie w cel, w który celowaliście, bo to niestety tak na tym okręcie wygląda. W większości przypadków jesteście okrętem, który próbuje wyrzeźbić cokolwiek zrobić i no dlatego ta gra na nim nie jest zbyt przyjemna, bo macie pływający rozrzutnik gnoju, który nie dość, że jest tym rozrzutnikiem, to jeszcze jak już trafi tym kamieniem, to też w sumie tak średnio zrobi obrażenia, bo tu parametry tej głównej amunicji, czyli apeków i haeków, są średnie. Niezły bat na krążki, to muszę przyznać. 305, do tego ich tak dużo, więc jeżeli krążek pokaże burtę, to nawet jest szansa, że wejdzie tam jakaś cytadela. Tak, bo czasami tam się zdarzy, co w sumie będzie widać w bitwie na tej ósemce, czyli w drugiej bitwie na ósemkach, gdzie tam nawet fajnych salw się ze 2-3 trafiły, więc tak, jak coś nam pokaże burtę na tej bliższej odległości raczej, bo na daleko to jest mocny fart, żeby coś konkretnego zrobić, no to na bliżej jak najbardziej. I wykorzystując to kamo, te 11,7 km, no to można tak mniej więcej gdzieś coś pokombinować i spróbować coś, wiecie, coś zdziałać na tej terenie. Tylko, że niestety, no nie oszukujmy się, jak teraz matchmaker na ósemkach niestety nie rozpieszcza, na obecnym etapie. Może to kiedyś naprawią, tak naprawdę to nie wiadomo kiedy, ale o tym zrobię oddzielny materiał. No to co, na dziesiątkach sobie już nie popływacie tak blisko, bo jak tylko pokażecie się gdzieś bliżej, to przy tej puli hapeków jesteście mięsem do bicia i w zasadzie do widzenia na ramię. Wiadomo, no są pancerniki na tym tierze, które posiadają podobne zbliżone kalibry, tylko że one sobie radzą trochę lepiej od Picarta, bo ten pancernik sobie nie radzi. Cóż, mamy dodatkową i to wcale nie taką względnie, jakby tak popatrzeć, to wow, niezły zasięg. A biorąc pod uwagę, że większość osób, które gra pancernikami, World of Warships zwraca uwagę tylko na zasięg, reszta parametrów ich nie obchodzi. Ważne, żeby animacja się zgadzała, fajnie sobie plumka dodatkowa, coś się dzieje. No to jest pancernik tego typu. Animacja się dzieje, coś ten. Niestety nie ma on poprawionej dyspersji. Dodatkowo bazowo 22 mm penetracji i ten procent w sumie na podpały nie jest wcale taki zły, mógłby być ciut lepszy, no ale nie powiem. I do tego możemy go zbudować zasięgiem takim w sumie ponad spota, więc też nie jest źle, tylko że niestety to jest dodatkowa, która też rzuca mięsem. To jest ogólnie, wydaje mi się, że aby nikt nie dostał szoku, to zarówno główne, jak i dodatkowo rzuca mięsem, jesteście takim okrętem, który rzuca tym mięsem wszędzie, tylko nie w cel.
Więc jeżeli interesują Was takie pancerniki, to ten pancernik się sprawdza do tego jak najbardziej. Wszędzie, tylko nie w celu. A nie, jeżeli trzeba umyć okno przeciwnika, to wszędzie dookoła umyje. Więc gdyby ta dodatkowa miała poprawioną dyspersję, no to wtedy mógłby to być całkiem niezła zabawka na bliski kontakt. Bo on tylko do tego się nadaje w tym momencie. Jak gdyby miał jeszcze trochę tej dodatkowej, która gdzieś by tam paliła, no to już do tego 22 mm penetracji, no już można by się nim nieźle pobawić. Zwłaszcza na tych tierach, jak nas polosuje na ósemki, to byłby to nie całkiem przyjemny przecinak do obijania na bliskim dystansie. Niestety tego brakuje. Jak już podejdziemy na bliski dystans, to przy tej puli HP-ków spływamy w momencie. Wiecie, Odin jak spuszuje, no to ma tam gdzieś torpedy, ma hydro, może się gdzieś tam bronić przed potencjalnymi torpedami, trochę tej dodatkowej, która ma tam poprawioną dyspersję i tak zadaje fajne uszkodzenia, też może to wykorzystać. Ma oczywiście mniej dział, no ale jednak robi to trochę lepiej. No tutaj mamy pływający shotgun, który jak trafi, to albo zabije ze śmiechu, albo faktycznie zabije, z czego to drugie, to raczej mu chwilę, zdecydowaną chwilę zajmie. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to coś. Ja osobiście nie polecam, daję mu 3 na 10 i to jest taka trochę ocena na wyrost. Męczyłem się nim strasznie, próbowałem naprawdę w wielu bitwach, grając nim jak jeszcze był testowym i teraz grając tak, żeby zrobić bitwy pod recenzję. Próbowałem naprawdę szukać w nim plusów, niestety ich nie znalazłem. Znaczy no są dwa plusy, o których zaraz powiemy, bo przejdziemy sobie do plusów i minusów. I to też takie trochę, jeden jest no plusem ok, drugi jest takim lekko na wyrost, ale ja osobiście raczej nie polecam omijać go szerokim łukiem. Jeżeli wam gdzieś tam poleci, no to pograjcie sobie, może ktoś, no na pewno znajdzie jakiegoś każda potwora znajdzie swojego amatora, jak to mawiają. No i w ostateczności coś tam im idzie zrobić, no bo wpadały jakieś bitwy, ale niestety jest to męczarnia i jak dla mnie nie należy to do zbyt przyjemnych. Jeżeli ktoś się irytuje na Tirpitzu czy innych okrętach, które nie grzeszą celnością, to tutaj będzie się irytował jeszcze bardziej, bo tu potrzeba tego błędu w Matrixie, żeby coś ciekawego weszło. No dobra, przejdźmy do tych plusów i minusów. Przejdźmy do plusów, bo tu króciutko. No cóż, dopałka do przeładowania to zawsze cieszy. Zawsze można spróbować wykorzystać to RNG gdzieś tam. A nóż może się trafi i będzie jakaś cytadela, albo w ogóle najlepiej przebicie, bo tak to głównie przebicie na wylot. No i oczywiście to, co w przeładowaniu jest ważne, no to duża ilość dział, więc ta szansa na trafienie jest większa, jakby nie patrzeć. Im więcej rusz strzela, tym większa szansa na trafienie, więc to są zdecydowane plusy tego okrętu. Tutaj można by jeszcze jako plus dopisać kamo, tylko że no, kamo jest plusem, 11,7 tak, tylko że ciężko jest je wykorzystać. Gdyby ta dodatkowa była w porządku, no to wtedy warto byłoby wykorzystywać to kamo, a tak, no tak średnio bym powiedział. Minusy, no to oczywiście celność, ilość apeków, słabe apeki, słabe haeki. Apeki w zasadzie przydają się na te większe cele, to 305, więc one tam fajnie robią spustoszenie, ale w większości przypadków, no to niestety te apeki nie dają rady. Haeki jak dla mnie też są słabiutkie, 15% szans na podpały, to jest bieda, mógłbym mieć trochę więcej, bo ja rozumiem, że to jest dużo ilość dział, więc szansa na pożary musi być mniejsza, no ale jakby te działa trafiały, jakby miały trochę lepszą celność, no to wtedy ewentualnie można by się na tym zastanowić. Wspomniałem przy kapitanie, że ekspert się przydaje, bo uwierzcie mi, że jak was polusuje na dziesiątki, to jeżeli przeciwnik fajnie współpracuje, no to apeki. Jeżeli nie współpracuje, no to raczej radzę grać na hajkach, tak żeby mieć cokolwiek pewnego w tej bitwie, to gdzieś tam jakieś tam te 51 mm idzie wykorzystać na niektórych okrętach i zrobić coś fajnego. Jak wam pokażę krążek burtę, no to apeki. Jak wam pokażę nie burtę, no to haeki. W zasadzie we wszystko, co wam nie pokazuje burty, to raczej radzę walić z haeków. Cóż, dzięki pewnie za obejrzenie materiału. Niestety nie miałem dzisiaj dla was dobrej recenzji. Niestety okręt raczej mocno odradzam i omijać go szerokim łukiem. Dzięki wielkie za obejrzenie. Ja was zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.